Międzywojenne Wilno na zdjęciach możemy podziwiać głównie dzięki Janowi Bulhakowi. Artysta nazywany ojcem polskiej fotografii, zdjęcia zaczął robić w sumie przez przypadek. Do Wilna trafił również przez pomyślne zrządzenie losu na zaproszenie cenionego artysty Ferdynanda Ruszczyca. Pierwsze kresowe pejzaże zaczął uwieczniać w 1905 roku aparatem, który należał do jego żony. W latach 1911-20 Bulhak sprawował w Wilnie posadę fotografa miejskiego. Za zadanie miał utworzenie fotograficznego archiwum miasta. Zależało mu głównie na tym, żeby połączyć dokumentalną dosłowność z estetyką. Jak sam mówił, pracują nad tym, żeby te dwie rzeczy, obraz i dokument, znalazły się razem na jednym zdjęciu, żeby to zdjęcie potrafiło jednocześnie pouczyć i wzruszyć. Oczywiście pouczyć i wzruszyć niczym innym jak widokiem ziemi ojczystym. Bulhak jest twórcą terminu fotografik, co oznacza fotografa zajmującego się fotografią artystyczną. Czuł potrzebę oddzielenia fotografii naukowej od malowniczej. W 1927 roku założył Fotoklub Wileński, który łączył wszystkich wileńskich i okolicznych fotografów. Wiele jego prac zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej, kiedy to w 1944 roku spłonęła jego twórcza pracownia przy placu Elizy Orzeszkowej. Jedno z jego ostatnich zdjęć przedstawia właśnie ową spaloną kamienicę.